Cześć Paweł. Cześć. Jesteś bardzo irytującą osobą, zanim się przedstawimy, bo tak, twoje fotografie to realizacja twoich pasji. Przenoszą cię one nagrody, coraz więcej osób cię zauważa. To jest wkurzające po prostu. A nie motywujące? No dobra, motywujące. Słuchaj, zanim byśmy przeszli do szczegółów, chciałem cię zapytać, jak ktoś pierwszy raz ogląda twoje prace? To przyznam szczerze, że ja to przeszedłem, to ma taki troszkę szok, tak? Nie bardzo wie, o co chodzi. O co chodzi w tych pracach? Skąd to się bierze? Czy o co chodzi? To chyba zależy od tego, kto ogląda. To o to chodzi. Ja nigdy nie narzucam interpretacji w tym, co robię i tak jakby jest duża dowolność w tworzeniu sobie swojej własnej kreacji na podstawie mojej pracy. A jeżeli chodzi o moją jakąś własną, tak jakby kwestię tutaj związaną z tym, co ja w tych pracach chcę przedstawić, no to jest po prostu pewien rodzaj świata, które ja sobie tworzę, żeby czuć się bezpiecznie na przykład. Ja w taki sposób odreagowuję sobie rzeczywistość i jest to pewnego rodzaju, może jakiś rodzaj fototerapii dla mnie. Twoje prace są obrazem, ja to przynajmniej tak widzę, symbiozy człowieka w naturze, z naturą, to nie wiem, to są postacie, które wychodzą z natury, czy to są ludzie przebrani o... Znaczy to chyba też wiąże się z tym to, że ja mam bardzo duże spaczenie przyrodnicze i to takie od zawsze wynikające z tego, że gdzieś jako dziecko już przyrodą się zajmowałem po swojemu amatorsko. Później poszedłem na studia na kulturę architekturę krajobrazu, więc ta przyroda ciągle gdzieś mi towarzyszyła. Zostałem w Instytucie Architektury Krajobrazu i ciągle tą przyrodą się zajmuję, więc tak jakby ta przyroda narzuca mi się jako temat później w fotografii i ja staram się ją pokazywać jako bardzo ważny element sztuki. Czyli wprowadzam ją w elementy kostiumów albo w drugą stronę. Postacie wprowadzam po prostu w plenery przyrodnicze, krajobrazowe. Twoje kostiumy też są bardzo wyjątkowe, ponieważ to są tak naprawdę chyba jednorazówki. Do pewnego momentu tak było. Rzeczywiście ja większość kostiumów niszczyłem po sesjach. Przyjąłem sobie taką taktykę, jeżeli można tak nazwać, że co sesja, co projekt, co zlecenie, to ten kostium jest tworzony właśnie do konkretnego tematu. Obecnie, ze względu na to, że mam duże tak jakby potwierdzenie ze strony środowiska kostiumografów, scenografów, osób zajmujących się teatrem, coraz trudniej mi się rozstawać z tymi kostiumami, więc zacząłem je teraz zbierać, kompletować, odkładać na półki na zasadzie takiej, że a może się jeszcze czegoś przydadzą. Gdzie? Bo one nie, to nie są kostiumy, które można złożyć w pudełko. No właśnie, to jest ten problem. Na razie jest to część mojego mieszkania, część mojej piwnicy. Będę prawdopodobnie niedługo szykował sobie specjalne miejsce, jakieś atelier na właśnie tego typu rzeczy i na prezentacje. Też ich na manekinach, bo w jakiś sposób one mogą działać jako reklama. Rzeczywiście zajmują dużo miejsca, są to elementy dość delikatne, szczególnie te robione z tych części roślinnych, czy jakichś takich, które mają w sobie tą efemeryczność, ulotność, więc one muszą mieć miejsce, tak jakby gdzie nikt nie będzie dotykał, gdzie nie będą miały styczności z innymi, na przykład kostiumami też. Powiedz mi, to twoje spaczenie, to ono też rzutuje na twoją pracę, bo przede wszystkim jesteś fotografem czy wykładowcą, jak ty siebie postrzegasz? Nie. Patrzę zawsze przez pryzmat wykładowcy, nauczyciela. To jest pierwsza rzecz, a właściwie architekta krajobrazu chyba najpierw. Zawsze patrzę przez to, ze względu na to, że tak jakby od tego się wszystko zaczęło, bo dzięki architekturze krajobrazu i dzięki wiedzy przekazywanej przez wykładowców, którzy u nas do tej pory uczą, ja zdobyłem taką, a nie inną wrażliwość, jaką teraz posiadam, którą wiadomo sobie później zmodyfikowałem i rozwinąłem, ale tak jakby zaczęło się od studiów, później była właściwa praca na KUL-u, która trwa do tej pory, więc raczej myślę najpierw o sobie jako architekcie krajobrazu, dopiero później o fotografii, charakteryzatorze, chociaż jeżeli chodzi o tak jakby rozkład tej pracy, jest to pół na pół teraz. Kiedy zacząłeś? Takie pierwsze projekty, które robiłem, to był rok 2008 i to były tragiczne projekty. Na zasadzie takie, że ja ani nie miałem pojęcia o obsłudze aparatu, ani nie miałem pojęcia o pracy z ludźmi.
Ani nie miałem też pojęcia o makijażu, o scenografii, o kostiumografii. Robiłem wszystko bardzo intuicyjnie i tak naprawdę większość tych prac w jakiś sposób się tam broni. Przy czym część z nich to są naprawdę fotodramaty tak zwane, więc ja ich staram się nie pokazywać, albo pokazuję je tylko w momencie warsztatów jakichś, które gdzieś tam prowadzę, żeby ludzi troszeczkę rozśmieszyć i pokazać, że od czegoś trzeba zacząć. Więc no to już jest, to jest kilka lat. Czyli jak zaczynałeś, nie miałeś w ogóle żadnego przygotowania, ani fotograficznego, ani charakteryzatorskiego, niczego? Nie. W sumie większość tych wszystkich umiejętności, które nabyłem, to nabyłem je w trakcie właśnie tej pracy już fotograficzno-charakteryzatorskiej, czyli ucząc się na własnych błędach, bądź słuchając opinii innych, dyskutując z ludźmi, gdzieś udzielając się na jakichś forach, trochę gdzieś tam podglądając inne osoby, ale w sumie ten warsztat to chyba samemu zdobyłem, bo tak naprawdę ani nie mam żadnych kursów jako takich, które by były związane z wizażem, z charakteryzacją, z kostiumografią. Ja sobie przenoszę różnego rodzaju techniki z tematyk plastycznych, florystycznych, architektonicznych, takich, które gdzieś tam nabyłem w trakcie studiów, ale tak jako takich makijażowo-kostiumograficznych czy fotograficznych nie mam. Kiedy przyszły pierwsze sukcesy? Kiedy zauważyłeś, że ludzie widzą to, co robisz, są pod wrażeniem tego, co robisz i chcą temu dać jakiś wyraz, na przykład nagradzając albo przynajmniej chwaląc? A to chyba zaczęło się dziać tak w połowie tej całej drogi fotograficznej, mojej fotograficzno-charakteryzatorskiej, kiedy tak jakby z drugiej strony, ze strony odbiorców, pojawiła się informacja o tym, że to, co robię, jest w jakiś sposób inne i zauważalne. Oni też w jakiś sposób może tego też nie rozumieli, o co chodzi, ale mówili, że jest to na tyle charakterystyczne, że ściąga wzrok. I później stopniowo, gdy te prace zaczęły być promowane w sensie takim, że pojawił się Facebook, pojawiły się jakieś inne media społecznościowe, które dziś umożliwiły docieranie do większego grona, pojawiły się portale modelingowe, bo tego kiedyś nie było jeszcze. To tak jakby poprzez właśnie tego typu portale, strony i właśnie sieć ogólnie, ja miałem możliwość dotarcia do większej liczby osób i dzięki temu też wyjścia trochę na zewnątrz, poza Polskę. I tak naprawdę pierwsze jakieś takie sukcesy, jeżeli to tak to można nazwać, to wiązały się z tym, że zaczęły pisać do mnie magazyny z zewnątrz, zupełnie spoza Polski, które pytały się, czy mogą opublikować moje sesje, przy czym w Polsce nie miałem w ogóle żadnego zainteresowania praktycznie tym, co robię, ewentualnie jakieś tam ze środowiska tutaj naszego wewnętrznego lubelskiego, trochę jakichś zleceń małych, ale tak naprawdę zero odbioru jako takiego ze świata sztuki. Nawet miałem takie sytuacje, że zostałem mocno skrytykowany ze strony osób, z którymi teraz współpracuję, że te prace moje są takie bądź inne, że jeszcze to nie jest ten poziom i tak dalej. A z drugiej strony właśnie miałem tą informację z zewnątrz, ze świata, że ktoś chce publikować, pyta się, co ja robię i tak dalej, i tak dalej. No i później to zaczęło się rozwijać, bo i Polska się w końcu zainteresowała. Nie takie byle jakie te magazyny, Vogue włoski, tak? Oj, to trochę długa historia, bo to, czy może niedługa, ale to nie tak. Vogue włoski to jest, ma swój tak jakby oddział w postaci takiego bloga. Na tym blogu mogą wszyscy publikować. Tak naprawdę każdy z nas może wrzucić tam zdjęcia. Oni te zdjęcia sortują, przebierają, to jest dosyć duża tak jakby tutaj selekcja tych prac. Przy czym akurat sporo z tych moich prac zostało na tyle wyróżnionych, że one wyświetlały się na tej głównej stronie Vogue Italia jako takie wyróżnione tam prace dnia, prace tygodnia i tak dalej, więc no, to znaczy, że gdzieś to też w takich środowiskach okołomodowych też się podobało. Mhm. A ta moda, ona się zaczyna pojawiać chyba coraz częściej, takie mam wrażenie oglądając fotografie. Ona jest celem, czy to przez przypadek wyszło zdjęcia modowe? Nie, po prostu mnie moda inspiruje. Ja bardzo często współpracuję z projektantami mody, w sensie takim, że robię kampanie różnego rodzaju dla projektantów, nie tylko w swoich kostiumach, ale też też ich projektach właśnie tych osób. I zawsze tą modę oglądałem, ja mody uczę w Lubelskiej Szkole Fotografii, więc jest to temat jakoś mi tam bliski. I ja przemycam sobie do tych moich tematów właśnie tematykę związaną z high fashion najczęściej.
I jakoś łączę właśnie z tą z przyrodą, z tą teatralnością, z bajkami, więc tak jakby ta moda gdzieś jest obecna zawsze w tej fotografii, czy była obecna, mnie zawsze pociągały tego typu tematy, przy czym chyba nigdy nie nazwałbym się fotografem mody, bo jest bardzo dużo osób, które się typowo modą zajmują i to jest ich tak jakby branża, działka. Ja też nie chcę w jakiś sposób tam zabierać czy wnikać w tą tkankę i zabierać im po prostu tej powierzchni, na której oni pracują. Czyli systematycznie od 2008 roku, krok po kroku, były Żurawie dwa razy. Tak, najpierw nominacja, później nagroda. Potem te wyróżnienia, to już żeśmy mówili, w ogół włoskim, potem się pojawił w tym roku Człowiek Roku. Tak, Dziennikarz Wschodni. Kultury, tak, w Dziennikarz Wschodnim. No i to, co szturmem zdobywa wreszcie chyba Polskę całą i nie tylko, to Królowie Nadbożańscy. Tak. Powiesz coś więcej? To taki temat, który spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem w sumie od samego początku. To jest projekt, który powstał w ramach piątego Festiwalu Landartów w 2015 roku. I ze względu na to, że operował tematyką w jakiś sposób inną niż tradycyjna fotografia, spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony właśnie różnych środowisk. Ja się bardzo długo obawiałem, czy połączenie tematyki wsi, tematyki związanej z osobami, z modelingiem osób wiekowych, seniorów i wprowadzenie ich w ten mój świat bajkowy, charakteryzowany, teatralny, czy to nie będzie w jakiś sposób źle odebrane. Ja bardzo długo się wahałem i gdy zostałem zaproszony przez Jarkę Koziarę i Barbarę Luszawską z Fundacji Latająca Ryba do współpracy, to ja długo myślałem właśnie nad tym, czy to się w ogóle uda, czy to jest sens czegoś takiego robienia, czy nasze społeczeństwo jest w stanie zrozumieć tego typu rodzaj piękna, czy pokazywania rzeczywistości trochę innej. No ale no zaryzykowałem, nie żałuję. Projekt powstał właśnie w 2015 roku w ciągu w sumie chyba 4-5 dni. Ja w ekspresowym tempie robiłem kostiumy. Chodziłem z kolegą po wsiach nadbużańskich, to były okolice Janowa Podlaskiego, wsie, które nazywają się Bubel. I mieszkańców pytałem o... Właśnie, bo to nie są profesjonalni modele, nie. To są modelki z żadnej agencji, po prostu w tej kategorii wiekowej, to są naturszczycy. Naturszczycy siedzący na ławeczkach na wsi. No, to były osoby wyłapywane bezpośrednio z, jeżeli można powiedzieć, z ulicy. Okej, okay. Przychodzi człowiek z aparatem, chodzi po wsi, podchodzi do dwóch starszych panów, którzy siedzą na ławeczce i zachęca ich do wzięcia udziału w takiej sesji. Jak reagowali? Widzieli twoje prace wcześniej? Czy miałeś propozycję od razu konkretnego kostiumu dla nich? Jak przekonać osobę starszą, która, tak jak mówisz, żyje w małej, dość hermetycznej prawdopodobnie społeczności, do czegoś, co tak naprawdę przełamuje totalnie, nie wiem, wizerunek czy ich rzeczywistość? Czy, no problem był taki, że większość się nie zgodziła, bo chodząc właśnie we dwójkę i pytając osoby z tych wsi, czy chcą wziąć udział w projekcie artystycznym, organizowanym w ramach festiwalu, że jestem fotografem, charakteryzatorem, najczęściej odpowiadali, że nie, w sensie takim, że a po co mi te zdjęcia? Takim hasłem, które się bardzo często powtarzało, to, że na grób sobie tego nie wykorzystam. To na te 60 osób, które spytaliśmy, to myślę, że 20 w ten sposób odpowiedziało, że tak jakby kojarzyło sobie te zdjęcia ze zdjęciami na nagrobki. Więc było to w jakiś sposób dla nas zaskakujące. Z jednej strony później trochę z tego zaczęliśmy się śmiać, bo okazało się, że tak naprawdę temat śmierci na wsi jest tematem zabawnym, jest tematem oswojonym, jest tematem, o którym się rozmawia tak jak o każdym innym temacie. I osoby starsze, wiekowe o tej śmierci rozmawiają w bardzo bezpośredni sposób, więc nawet żartowaliśmy czasami z tego, no właściwie oni żartowali. Ale jeżeli chodzi o te zgody na zdjęcia, no to zgodziło się około 12 osób, z czego wybrałem 10 do ostatecznej serii. I to były osoby takie, które powiedziały, a zrobię to, a chcę promować ten rejon, a będę miała pamiątkę, pokażę wnukom, wyślę wnukom w sumie, bo też to taka wyszła kwestia związana z tym, że tak naprawdę te wsie się wyludniają i
ci królowie moi, czy te postacie, które wzięły, ci modele, którzy wzięli udział w tego typu projekcie, no są tak jakby czasami już ostatnimi mieszkańcami wsi, że młodsze pokolenia już po prostu tam nie mieszkają. Dzieci ich czy wnuki wyprowadziły się już do miast, czy poza w ogóle rejon Podlasia. I dlatego też królowie, prawda, czyli osoby, które pozostały tam i które tam rządzą. Okej, okay, projekt poszedł dalej, tak? Nabrał rozpędu, powstali królowie lubelscy. Tak. W jakiś sposób temat powiązany z tematyką królów nadburzańskich, ale rozbudowany scenograficznie, teatralny, zagrany już, czyli tu nie chodziło o to, żeby wyłapać ludzi pierwszych, lepszych na ulicy i czy pan, pani chce wziąć udział w takim projekcie, tylko że ci ludzie świadomie mieli się zgłosić. Chodziło o taką pełną aktywizację środowiska seniorów do tego, żeby mieli możliwość wzięcia udziału w sesjach mało typowych, charakteryzowanych itd. No i tutaj przez ogłoszenie z Facebooka zgłosiło się około prawie 20 osób, przede wszystkim kobiety, to chyba dwóch mężczyzn. Ja wybrałem pierwsze 8 osób, ze względu na to, że na tyle pozwoliło mi tak jakby stypendium prezydenta, które dostałem na ten projekt. I to były przede wszystkim panie, więc wyszło, że królowie lubelscy to tak naprawdę kobiety, królowe, tak. I ten projekt był dużo bardziej scenograficzny, był bardziej rozbudowany, teatralny. Ja wymagałem pewnej gry aktorskiej od tych osób. Te panie sobie rewelacyjnie dały radę, zrozumiały, o co chodzi. Wpisywały się w te role topieli, dzielarek, szamanek, jakieś postaci, które zaklinają przyrodę. Nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o takie kwestie typu wejście do wody. W zasadzie same niektóre panie proponowały to, że wejdę do wody, przejdę spokojnie przez te pokrzywy, będziemy się wspinać po górze, czy wejść na drzewo i tak dalej, i tak dalej. Osoby, które były bliskie 70, po 70 bardzo często, czyli bardzo aktywne, bardzo chętne takie do współpracy, do działania i myślę, że, znaczy mam taką nadzieję, zarażające inne osoby też to swoją chęcią takiego aktywnego życia po 60. No i jest jeszcze ta część z juniorami. Tak. Jak przekonać dzieci, żeby wytrwały do zdjęcia w tych twoich kostiumach, które są naturalne, które drapią, które są sztywne, niewygodne? Jak dzieci reagowały? Jak dzieci się zachowują w takich sytuacjach? Znaczy, okazało się w ogóle, że jak ja... Inna kwestia. Ja pojechałem z założeniem, że będzie bardzo łatwo. O ile wydawało mi się, że projekt Królowie Nadburzańscy, część pierwsza z seniorami była w jakiś sposób trudna, bo była wyzwaniowa, trzeba było przekonywać te osoby. Było bardzo pozytywnie, rozmawialiśmy dużo, dużo się nauczyłem, ale z drugiej strony miałem też świadomość, że społeczność wiejska jest społecznością bardzo często zamkniętą i odciętą od wielu rzeczy, od mediów, od takiego trybu życia, w jakim my żyjemy. Też w jakiś sposób oni czują się wycofani z względu na swój wiek, więc zakładałem, że z dziećmi pójdzie dużo łatwiej, bo to jest zupełnie inna grupa docelowa. Okazało się, że było dużo trudniej, jeżeli chodzi o pozyskiwanie nawet modeli, bo na przykład we wsi, która liczyła sobie 300 mieszkańców, było tak naprawdę, może była tak naprawdę dwójka dzieci, więc tam mieszkańcy doradzali mi, żeby szukać za płotami, czy przed którymi leżą zabawki, albo czy nie stoi huśtawka. No i tak my jeździliśmy właśnie z kolegą, oglądając, patrząc się, pytaliśmy, czy są dzieci, czy rodzice wyrażają zgodę, czy dzieci chcą. I to wcale nie było tak jakby równorzędne z tym, że jeżeli rodzice chcieli, to dziecko chciało. Bardzo często było tak, że rodzice wypychali dziecko, idź, będziesz miał ładne zdjęcia i pamiątkę, a dziecko wcale nie chciało. Sytuacja się zmieniała z dnia na dzień, bo tak naprawdę jak kilka dzieci w ciągu pierwszego dnia w tej sesji wzięło udział i zobaczyło, jakie są efekty, to każdego kolejnego dnia, jak przyjeżdżaliśmy do tych wsi, w których umawialiśmy się, na przykład tam pod strażą albo pod jakimś tam ośrodkiem takim gminnym czy pod sklepem, no to z każdym kolejnym dniem tych dzieci było więcej i pytały się, czy mogą wziąć udział, czy mam już kostium dla nich. No i ja znowu na bieżąco, wstając tam z samego rana, stworzyłem te kostiumy z tych materiałów wszystkich roślinnych, które były w zasięgu, czyli jakichś tam suszonych traw, patyków, kory, z muszli ślimaków, jakichś tam elementów, które gdzieś tam odłamywałem z drzew.
No i to robiłem z samego rana. Później jechałem na tę godzinę 13-14 na właściwą sesję. No i tak naprawdę na tych zdjęciach jest bardzo widoczny taki spokój. Wszyscy mówią, że te postacie tych dzieciaków są takie bardzo spokojne, stonowane. Ale tak naprawdę to jest tylko takie wrażenie, to na tym polega też fotografia, że to jest rodzaj oszustwa, bo tak naprawdę co tam się działo, to trudno opisać, bo to, że ja wychwyciłem moment, w którym to dziecko jest zawieszone, to jest jedna sprawa, ale tak naprawdę z tyłu kolega, który pomagał mi w sesji i parę osób, które towarzyszyło tak jakby temu projektowi, to zajmowało te 12 czy 10 dzieci, które stało za nami. Więc tak jakby na zdjęciu nie widać tego kontekstu, w jakich to warunkach się odbywało. To były bardzo trudne tak jakby kwestie związane z tym, że dzieci się rozśmieszają, że jedno drugie krytykuje, że opowiadają sobie jakieś historie niestworzone, że zaczepiają nas w taki sposób zabawny bardzo, że gdzieś ktoś przejeżdża, no się bardzo szybko właśnie gdzieś tym interesują, więc no to był ten największy problem. Mm-hmm. Co możemy w takim razie zobaczyć w Centrum Spotkania Kultur? W Centrum Spotkania Kultur są dwa cykle. Właśnie Królowie Nadbożeńscy jedynka, część pierwsza i Królowie Nadbożeńscy część druga. To są tak jakby już cykle traktowane jako jeden wspólny projekt zamykający dynastię królów nadbużańskich, jak sobie tak to nazwałem, czyli że mamy młode pokolenie, mamy pokolenie starsze i ono w jakiś sposób, ten cały cykl opowiada o przemijaniu, o tak jakby roli przyrody, o tym, o tej dynastii, która zanika, bo oni też zanikają tak jakby seniorzy, w sensie, że jest ich coraz mniej już tam na tych wsiach i są spychani na bok, jeżeli chodzi o środowisko, to tak samo z dziećmi, większość dzieci po jakimś czasie te wsie opuszcza, czyli rodzice zabierają dzieci do miasta czy w inne rejony i tak naprawdę te wsie podlaskie po prostu się wyludniają i nie ma już tych osób, które tam, czy jest ich coraz mniej tych osób, które tam od zawsze żyją. Tak jakby wymienia się zupełnie społeczność, coraz więcej osób z zewnątrz, bardzo dużo osób z zagranicy i co wiąże się też z brakiem trochę poszanowania dla kultury, dla historii tego miejsca, dla takich świadectw, które no, powinny być właśnie w jakiś sposób kultywowane i mam nadzieję, że też ten projekt trochę zamraża właśnie tą rzeczywistość, mimo tego, że jest całkowicie tylko i wyłącznie moją wizją społeczności odciętych. To jest pewien rodzaj patrzenia przez jakiś pryzmat, który ja mam w głowie na to, jak te środowiska wyglądają. Ja wiem, że to trudne pytanie i takie mało lubiane, ale za 5, 10, 15 lat Paweł Adamiec to? Ja nie planuję. Ja mam zasadę taką w życiu, że ja czekam na wszystko. Nigdy w życiu nie wychodzę, znaczy rzadko zdarza się tak, że wychodzę z czymś sam, z inicjatywą. Ja przyjąłem sobie taką taktykę, że czekam na to, co życie przyniesie i akurat mi to się sprawdza, że najczęściej to ludzie do mnie się odzywają z różnymi propozycjami i tak mi się później życie układa. To znaczy chciałbym robić to, co robię, nie chciałbym nic zmieniać za 10-15 lat. Uważam, że to jest droga, którą sobie obrałem i chyba będę nią podążał. Mam nadzieję, że po prostu tylko to wszystko rozbuduję. Co cię motywuje? Co cię inspiruje, motywuje do działania? Inspiruje mnie przede wszystkim przyroda. To taka podstawowa rzecz. Ja, jeżeli chodzi o szukanie jakichś takich pomysłów na zdjęcia, to przede wszystkim poprzez kontakt z przyrodą je odnajduję, czyli choćby nawet jakiś spacer do lasu, czy na łąkę, czy nawet w osiedlową zieleń spowoduje, że ja znajdę sobie jakiś materiał, na którym pracuję. Muzyka, moda. To takie w sobie podstawowe rzeczy, które gdzieś tam przenoszę. I oczywiście wszystkie filmy, bajki, a bardziej obraz taki związany właśnie z tematyką science fiction, fantasy, niż książka, bo kiedyś też mnie pytał ktoś, czy jest książek. Nie? Ja nie do końca mam czas na czytanie książek, czytam tylko publikacje naukowe, bo na to mam czas, a tak naprawdę nie mam czasu na czytanie książek jako takich, które bym miał sprawić tylko i wyłącznie przyjemność. Więc przede wszystkim obrazek. A jeżeli chodzi o motywację, trudno powiedzieć, bo ja nie potrzebuję jakichś takich motywacji z zewnątrz. U mnie to się wszystko jakoś tak automatycznie dzieje. Na pewno
potwierdzenie ze strony odbiorców jest motywujące, czyli w sensie takim, że ludziom się coś podoba i mówią, że to jest ciekawe i coraz do większej grupy osób docieram i pojawiają się te prace na różnych festiwalach, często nawet nie związanych z tą tematyką, a te festiwale chcą to prezentować, więc jest to rodzaj motywacji, przy czym na pewno chyba więcej tej motywacji gdzieś mam z samego siebie, z takiego parcia wynikającego z pracy twórczej, no to jak ktoś twórczo pracuje, to ma taki mus tworzenia, czyli że gdzieś sami w sobie znajdujemy sobie właśnie taką siłę do tego, żeby działać dalej, więc ja nie potrzebuję jakichś takich specjalnych stymulacji z zewnątrz, żeby działać. Okej. Paweł, kończąc, życzę Ci dalszych sukcesów, dziesiątek wernisaży, setek, tysięcy, czemu nie, i tego, żebyśmy się mogli chwalić fantastycznym wykładowcą, bo tak mówią studenci. Cieszę się. I żebyś mógł rozwijać swoją pasję dalej. Dzięki wielkie. Dzięki również.